Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Tak, w końcu nadeszła ta pora. Miesiąc po aktualizacji Gunrunning odblokowałem prawie wszystkie modyfikacje do tampy w moim bunkrze, które mnie najbardziej interesują zresztą. Nie odblokowałem jedynie pancerza, który tylko i wyłącznie wygląda, nie daje nam nic właściwie do tej tampy, tylko tyle, że ma ten pancerz. Ale mam już rakiety, miny, dwa minigany na dachu, którymi będzie można obracać, no bo teraz jak wezmę sobie myszkę do ręki, tak, to nie mogę obracać, mogę jedynie strzelać tylko i wyłącznie do przodu. Jestem strasznie ciekawy, jak ta mechanika będzie wyglądała, strzelania dookoła z miniganów w tampie, naprawdę. Tutaj mam już swoją naczepo, przyczepo, przyczepo, naczepę. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że w GTA nazywa się to przyczepa, podczas gdy to jest naczepa. Możemy ulepszyć pancerz. To jest standard. Kurde, znowu tyle kasy. No i płyty. Zobaczcie. Możemy sobie dać takie. Takie o. I te ostatnie są ciężkie płyty. Ale czy zainstalujemy takie płyty, czy nie zainstalujemy nic? Nie daje nam to nic do obrony kierowcy. Te ostatnie ciężkie pancerze naprawdę sporo zasłaniają tą szybę i tak da się zabić gracza bez żadnego problemu. O tym już mówiłem wielokrotnie, bo to było sprawdzane. Natomiast mam nadzieję, że jak zainstaluję sobie taką ramę, no to nie będzie mi się pojazd tak szybko niszczył wizualnie. Maska, tu możemy sobie, o, fajnie, że możemy to wymienić. Dajmy sobie to, grube opancerzenie maski. To oczywiście jest też tylko i wyłącznie wygląd, to wiecie, nie? Reflektory, tutaj zostawię tak jak jest, możemy zmienić sobie oznaczenie, jakby ktoś chciał. Drogie trochę jest, ale myślę, że można sobie coś tam wybrać. Ja wybiorę sobie... To jest takie dziwne, wygląda jakby... O! Wiecie jak to wygląda? To wygląda jak w GTA San Andreas, jak mieliśmy tę misję z samochodzikami RC ze śmigłowcem w zamkniętym budynku i te czołgi miały właśnie taki podobny kamuflaż do tego tutaj. To mi to przypomina. Zancudo. Zwykłe Moro. Kurczę, no nie wiem na co się zdecydować. Chyba wezmę to i spróbuję zrobić z tego takie zimowe. Muszę sobie do garażu, mam taki specjalny garaż, gdzie mam same tampy. Tampę driftową, tampę zwykłą. Będę miał tampę opancerzoną i jeszcze jakiś inny. Inną sobie tampę tam włożę. 100 tysięcy musimy przeznaczyć na minę zbliżeniową. Chromowany kolor możemy sobie dać, ale wtedy nie widać oznaczenia, więc słabo. Aha, zmienia się kolor minigana. Jeju, jak fajnie. Możemy dać w chromie? Co? Możemy, ale nic się nie zmienia, nie podoba mi się. O! Śnieżna biel. Elegancko. Niech widać, niech będzie widać jak się obraca. Tak się zastanawiam, czy nie lepiej by było w macie pomalować go? Ją. Niech będzie zielona. Okej, okay, dodatkowy. Emblemat ekipy, gdzie to się... Czekajcie, ile, za ile można to sprzedać? Tylko jeszcze zobaczyć ten... Aha, tutaj taki malutki. Możemy sprzedać za... shit, nawet nieźle. Zawieszenie. Nie instaluję tu obniżonego zawieszenia, niech będzie wysoka. Rajdowa skrzynia biegów. Turbo. Broń. Wrzutnia rakiet. Oczywiście. Moździerz. Jak najbardziej. Kurde, zapomniałem, że to jest jeszcze moździerz. I podwójny minigun. Cholera, jasna. Przecież to jest nie do zniszczenia. Powiem, znaczy do zniszczenia jest, ale... Kurde, no. Musimy wypróbować wszystkie te rodzaje broni. Ja pierdziu, jak ten pojazd jest zajebisty. Dobrze, weźmy sobie teraz jakieś felgi. Co? Tak mało tych offroadowych? Dajmy sobie może takie. Pyk. Wow. Zajebisty, zajebiste auto, tylko tyle wam powiem. Może kolor biały? Biały jak minigun. Wow. Co my mamy tu za broń? Moździerz. Ja jeszcze z tego moździerza tak nie umiem strzelać. Strzelałem nim na misji. Tam trzeba dłużej przycisnąć klawisz, żeby ten moździerz tam poleciał. Nie mamy kuloodpornych opon standardowo? Nie wiem. To jest podstawa w takim pojeździe. Szyby. Okej. Okay. Tu limuzynowe. I kurde. Mamy furę zrobioną. Ja jestem ciekawy, jak to strzela. Ej, co jest? Aha, muszę zmienić sobie albo na rakiety. Na moździerz, albo na działko. O, shit! Możemy nim obracać, patrzcie na to. Jo! No to beka. Kurde, można tym strzelać jak normalnie?
Będziesz pierwszą ofiarą! Pogódźcie się. To były sekundy. To były sekundy. Dobra, startujemy misję. Przetestujemy wszystkie, mam nadzieję, bronie. Na łowcy głów! Zobaczymy, jak to pójdzie z tampą. To chyba będzie zbyt łatwe, moi drodzy. Czyli tak, mamy rakiety, ale właśnie nie jest tutaj napisane, ile tych rakiet mamy. Nie? No co, najpierw testujemy rakiety. Aha, mam tutaj... mam tutaj celownik, ale on się odnosi w sumie nie wiem do czego. Do rakiet? Nie wiem, chyba nie mamy namierzanych rakiet. Mamy takie zwykłe, na to wygląda. Więc spróbuję... Mam tu opancerzenie szyb, zobaczycie, te boty są mega, mega celne i gdy tylko pojawię się w pobliżu i zacznę do nich strzelać, to od razu 50 headshotów poleci w moją stronę. I teraz pytanie właśnie, czy jeśli mam to opancerzenie, to czy karoseria będzie się niszczyć? No wygląda tak jakby nie, więc to jest chyba zaleta tego opancerzenia. Mi się to podoba, bo ja nie lubię mieć zniszczonych samochodów. Porysowane jeszcze tam może być. Dobra, próbujemy. Uwaga! Oh yeah! Hell yeah! To było łatwe! Dobrze, mamy jeden typ broni przetestowany, teraz tylny moździerz. Tylnego moździerza mamy chyba nieskończoną ilość. I teraz możemy strzelić właśnie sobie tak daleko, możemy strzelić blisko. Im dłużej przytrzymamy klawisz myszki w tym przypadku, tym dalej nam ten pocisk poleci. Nie ma co próbować! O! O shit! O shit! Moja tampa! Nie! Nie! Co się stało? Dlaczego? Uciekaj, Asuka! Nie wierzę w to! Moja fantastyczna tampa! To było bolesne. No jak? On wybuchł przecież daleko, ale widzicie, to jest właśnie minus tampy. Nie starajcie się niczego wybuchać gdzieś blisko siebie. Trzeba uważać z tym moździerzem. Najlepiej moździerza używać... A tu jeszcze mamy minę zbliżeniową, ja zapomniałem o tym. Najlepiej chyba używać... tego wszystkiego z dala od tampy, żeby to wybuchało z dala od tampy, bo możemy mieć naprawdę przesrane. Don't give up! Pyk! Pyk! Uwaga! Nie za blisko. Nie za... Ło! Strzeliłem dosłownie dwa razy! Nie mają szans. Dobrze, co tu możemy użyć? Mamy jeszcze miny. Jak się te miny... Aha! E naciska się, dobrze. Pyk! I poszło! Teraz tutaj może spróbujmy moździerze. Nie, tu będzie to chyba trochę za daleko, wiecie. Spróbujmy się tak ustawić i... Hop! O! Poszło? Nie. Słabo. Dobra, musimy tu działkiem. Jedziemy stąd. I teraz miny. Pyk! Możemy jeszcze po drodze miny pozostawiać. Zobaczcie. No i... No zapraszam, zapraszam do zabawy. Gdzie? Nie idziecie za mną? Hej, halo? Policjanty? O, kurde, ale to działko naprawdę jest OP, ono strasznie szybko zabija. Bardzo szybko, zobaczmy na śmigłowce. No, na śmigłowce trochę właśnie słabo, bo nie mogę tak za bardzo do góry. Nie myślałem, że te rakietki będą jeszcze samonaprowadzające, jak na przykład w Ruinerze 2000, ale nie są. To jest taki minusik. Ale na tyle innych rzeczy, które możemy tu używać. To jest taki skillowy pojazd, nie? Musimy mieć trochę skilla, żeby go ogarnąć. Tak, nie wszystko jest samonaprowadzane i tak dalej, i tak dalej. Ale na policję miny są świetne, jak widzę. Działają fantastycznie. Znaczy, oni się jeszcze bardziej wściekają, jak osy. I jeszcze bardziej nas gonią wtedy. No ale, zabawa to zabawa. Teraz tak, tutaj mamy jakiś samochód. Nie wiem, czy moździerzem się uda go trafić, ale spróbujmy, no na tym polega zabawa, pewnie zginę na 1000%. Będziemy używać i min, i moździerzy, ok? Umówmy się tak. To powinno zadziałać. Teraz jak jedziemy, to te moździerze i tak daleko nam odlatują, no nie? Bo jedziemy. No więc spróbujmy. Pyk. Ok, oberwał, czyli tak przejechałem. O, shit. Oni bardzo mocno strzelają, bardzo mocno. Nie ma co nawet jechać za nimi, to będzie klęska. Mógłbym go... Z minigana to zajęłoby mi półtorej sekundy. I już by ich nie było. Ło, kogoś zabiłem. Aha, moja mina. No ktoś wjechał w moją minę niestety. I zginął. Oj, przepraszam. Dobra. Wiecie co? Tutaj chyba nie ma innego wyjścia. Cyk, udało ci zabić cel. Zobaczcie, nawet specjalnie nie celowałem. Ale trzeba uważać, bo już słyszę, że moja tampa... mocno oberwała.
tutaj mamy tylny moździerz. I teraz nie wiem właśnie, czy on poleci na tyle wysoko, żeby przelecieć przez ten mur. Bo gdyby przeleciał przez ten mur, to bym tamtego ziomka rozwalił. No, bardzo ciężko. Bardzo ciężko raczej. Czy on leci dość wysoko, ale przez murek nie... nie przeleci. Więc tutaj trzeba standardowo... Okej. Okay. No i załatwione. Więc tak, no niestety moździerz taki sobie, jak dla mnie. Na pewno się jakoś tam fantastycznie nie spisze. Nie wiem właściwie do czego on by mógł się spisać. Chyba do takiej skillowej gry, żeby na przykład zrobić jakiś driftik i kogoś moździerzem trafić w ten sposób, nie? Że jedziemy sobie, na przykład ta ciężarówka tam, driftik, py... Okej, okay, było blisko. Na przykład teraz sobie naładowałem, żeby dalej ten pocisk poleciał. Nie wiem, spróbujmy driftem i tam na parkingu stoi jakiś. Oj! Woho, poleciało jakoś. Ale bliziutko ten moździerz leci. Bliziutko. Naprawdę bliziutko. To delikatnie. To tam mały zasięg ma, nie? Możemy sobie tak poćwiczyć tutaj, ale to... Nawet tak powiem wam, że na ręcznym nie da się obrócić tej dupy. Ciężko jest. Ręczny w tych samochodach GTA tak słabo trochę działa. Chyba widzę inne zastosowanie tego moździerza. Na przykład przejeżdżamy koło samochodu, o w ten sposób, wystrzeliwujemy... O, moździerz, tak? I on zawsze trafi w ten moździerz. Patrzcie na to. Pyk. Pyk, nie? Trafiony. Trafiony, zatopiony. Mina działa troszeczkę z opóźnieniem. Na przykład zostawimy tu minę. No dobra, teraz zadziałała szybciej. No ale przeważnie działają z opóźnieniem i mogą nam tam wybuchnąć później. Natomiast to opancerzenie, które mam tutaj, zobaczcie. Dosyć mocno oberwałem. Nie? Co ty mi tutaj? Dosyć mocno oberwałem, a karoseria dalej jest w takim układzie, jak była na początku. Także po to moim zdaniem ten pancerz fajnie jest sobie zainstalować. Wow. Aha, kurczę. Nie miałem moździerza. Przetestujmy moździerz na policję. To działa, no. Jak szybko możemy nim strzelać? Chciałem powiedzieć, że właśnie moździerz mi się skończył. Także jednak jest skończony. Ale mamy jeszcze rakiety. I śmigłowiec. O, shit, co to było? Chciałem śmigłowiec tak, wiecie, wyskoczyć i śmigłowiec strzelić. A tu mam blokadę drogową, proszę bardzo. Rakiety też są prawdopodobnie skończone i nie wiem, czy one gdzieś tutaj... Nie, tutaj akurat nie ma pokazane, ile nam rakiet zostało. Ale kurczę, one chyba są jakiegoś dalekiego zasięgu. Zobaczmy, jak daleko polecą. O, tutaj na przykład mamy śmigłowiec, spróbujmy. Ach. Och! Nie. Nie pykło. Śmigłowiec moglibyśmy strącić w ten sposób, że... stawilibyśmy się tampą na przykład tu. Ach! Udało się! No także ja nie wiedziałem, że mamy skończoną ilość tego moździerza i myślałem, że on jest nieskończony. No ale nie jest to aż taka fantastyczna broń jak minigun na przykład. Minigun jest totalnie OP. Ach, muszę 20 tysięcy zapłacić. No jednak naprawa tych pojazdów z Gunrunning jest droga, no ale nie ma się co dziwić, one są naprawdę OP. Zwłaszcza BWP i Tampa. W sumie opresor też. No ciekawa sprawa z tą tampą. W końcu się doczekałem tego pojazdu. Piszcie, co myślicie o tampie. Jak dla mnie jeden z najfajniejszych wozów, pojazdów w Gunrunning. Trzymajcie się, na razie, pa pa.